Dzień dobry, jestem Antek. Ja jestem Janek. Jesteśmy uczniami drugiej klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Bytowie. Przygotowaliśmy dla Was pyszne tartaletki z pieczarkami. Pieczarki są bardzo popularnymi grzybami w Polsce. Mają ogromne korzyści zdrowotne i ogromne walory smakowe. W naszej potrawie farsz pieczarkowy wzmocniliśmy dodatkowo sosem pieczarkowym, co nie jest tak oczywistym wyborem. I wyrazisty smak pieczarki idealnie komponuje się z maślanym i kruchym spodem do tartaletek i aromatyczną bezą z płynącym żółtkiem. Tutaj znajduje się całość przepisu. Nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Na początku ciasto. Mąkę ze szczyptą soli przesiewamy. Dodajemy zimne masło, a następnie żółtko. Całość zagniatamy do połączenia składników. Ciasto lekko rozpuszczamy i zawijamy w folię spożywczą. Następnie do lodówki na minimum 30 minut. Chłodzone ciasto rozwałkowywujemy. Wycinamy kółka, a następnie wykładamy nimi foremki do tartaletek. Wkładamy tartaletki do lodówki, aby się schłodziły, a następnie pieczemy w 200 stopniach przez 15 minut. Do farszu pół szalotki kroimy w kostkę, po umyciu i osuszeniu pieczarek kroimy pieczarki w grubą kostkę. Na rozgrzanej patelni rozpuszczamy masło oraz podsmażamy szalotkę, do której dodajemy przyciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Do podsmażonej szalotki dodajemy pokrojone pieczarki i podsmażamy. Przyprawiamy pieprzem i solą do smaku. Do sosu, pieczarki i resztę szalotki kroimy w kostkę. W rozgrzanym garnku topimy masło, następnie wrzucamy i podsmażamy szalotkę. Do podsmażonej szalotki wrzucamy pieczarki, które również podsmażamy. Po podsmażeniu dolewamy śmietanki i zagotowujemy. Dodajemy ser gorgonzola. Poprawiamy do smaku i blendujemy. Do bezy jest nam potrzebne białko ze szczyptą soli, ubijamy na sztywną pianę. Do piany dodajemy oregano i mieszamy. Formujemy chmurki z lekkim zagłębieniem. Pieczemy przez 15 minut w 170 stopniach. W czasie, kiedy nasza beza się piecze, na rozgrzany olej wrzucamy pieczarki pokrojone w cienkie plastry i smażymy, aż będą rumiane i chrupkie. Czas na składanie. Do świeżo upieczonej bezy ostrożnie przekładamy żółtko. Do tartaletki nakładamy farsz i oblewamy go sosem pieczarkowym. Na górę ostrożnie kładziemy bezę z żółtkiem. Całość pieczemy przez minutę w 170 stopniach. Następnie dekorujemy chipsami z pieczarek i natką pietruszki. Dziękujemy za uwagę i smacznego!